Witajcie wśród nazwisk Polaków. Dziś nazwisko Pociążek. Czy ma ono coś wspólnego z ciuchcią, z koleją, z pociągiem? Skąd pochodzi to nazwisko? O tym właśnie w tym filmie. Jeśli interesują Was inne nazwiska, subskrybujcie ten kanał i napiszcie swoje propozycje w komentarzach pod którymś z filmów. Pociążek, nazwisko zaproponowane przez osobę subskrybującą ten kanał, to nazwisko bardzo rzadko spotykane. W Polsce nosi je, według danych PESEL z roku 2021 roku, tylko 11 osób. To daje temu nazwisku miejsce na liście frekwencji nazwisk polskich około 125 tysiąca, czyli bardzo odległe. A gdzie mieszkają pociążkowie? Według nieco starszych danych z bazy PESEL, wszystkie te 11 osób to mieszkańcy województwa śląskiego. W województwie śląskim osoby te związane są z powiatem kubuckim. Rzecz jasna, dane PESEL mogą nie uwzględnić osób faktycznie przebywających czasowo gdzie indziej, w tym za granicą. Dane zagraniczne z różnych krajów też nie uwzględniają nazwiska pociążek, ale może po prostu nie uwzględniają tej najświeższej emigracji. W przypadku nazwisk tak rzadko spotykanych i skupionych do tego na niewielkim obszarze, a dotyczy to właśnie nazwiska pociążek, możemy ostrożnie zakładać, że wszystkie osoby noszące to nazwisko są ze sobą spokrewnione. Choćby przez dalekich przodków. Nazwisko pociążek pojawia się po raz pierwszy nie później niż w roku 1739. Zostało odnotowane na terenie dzisiejszego powiatu kubuckiego, konkretnie w parafii Danków. Ta stara metryka to spisany po łacinie akt urodzenia syna Anny i Wojciecha Pociążków, któremu nadano imiona Paweł Franciszek. Tak na marginesie to rzadkie, by w rodzinach chłopskich nadawano dziecku dwa imiona. Niemniej tu łaciński zapis w treści aktu nie pozostawia wątpliwości. Chodzi o rodzinę chłopską, zamieszkałą w Dankowie. Nazwisko Pociążek pojawia się nie tylko w aktach parafii Danków z pierwszej połowy XVIII wieku, ale i z parafii Parzymiechy sąsiedniej z wieku XIX, przy czym w tej parafii sąsiedniej tych osób jest znacznie więcej, być może więc, że tylko brak zachowania najstarszych akt sprawia, że nie dostrzegamy, że to nazwisko powstało właśnie po sąsiedzku parafii Parzymiechy i w tym miejscu zostało nadane po raz pierwszy i zachowało się w rodzinie. Nieco później w XIX wieku pojawia się też również po sąsiedzku w parafii Działoszyn, choć jest to już sąsiedni wobec powiatu kubuckiego powiat pajęczański. W każdym z filmów wskazuje osoby noszące tytułowe nazwisko, które doszło do czegoś istotnego w życiu. Tutaj no niestety nie potrafię. Pociążków jest po prostu troszeczkę zbyt niewielu, aby taka osoba zdążyła się pojawić. No ale jest to też coś dobrego dla tych, którzy dziś żyją i noszą to nazwisko. Ciągle mogą zapisać się na kartach historii, czego serdecznie życzę. Powróćmy może teraz do pytania z początku filmu. Czy nazwisko Pociążek ma coś wspólnego z tym, z czym może się w pierwszej chwili kojarzyć? Czy ma coś wspólnego z pociągiem, z ciuchcią? Nie, nazwisko Pociążek nie ma nic wspólnego z pojazdem jadącym po szynach, z koleją w tym sensie. Skąd ta pewność? To proste. Pierwszy transport kolejowy w regionie, gdzie pojawiło się to nazwisko, to połowa XIX wieku. To uruchomiony w roku 1846 odcinek kolei warszawsko-wiedeńskiej. W ogóle kolej gdziekolwiek na ziemiach dziś należących do Polski to czasy po roku 1800. A nazwisko? Metryka, której poświęciliśmy chwilę, pochodzi z roku 1739. Czyli nazwisko istniało zanim powstała kolej. Więc kolej nie mogła dać początku nazwisku. Skąd zatem pochodzi nazwisko Pociążek? Wiele opracowań nie uwzględnia tego nazwiska, być może z racji tego, że jest ono dosyć rzadko spotykane. Jest jednak w tych opracowaniach jedna propozycja. Nazwisko Pociążek według tej propozycji pochodzi od słowa pociąg. Zaraz. Przed chwilą powiedziałem, że nazwisko nie pochodzi od pociągu, a teraz mówię, że pochodzi. Czy żarty sobie robię? Nie, nie ma tu cienia żartu. Nazwisko nie ma nic wspólnego z pociągiem jako pojazdem szynowym. Słowo pociąg też było używane, zanim pojawiła się kolej. Z koleją zaczęto je zwolna kojarzyć dopiero w XIX wieku. Ówczesny tzw. słownik wileński definiował, że pociąg to wozy transportowe ciągnięte przez machinę parową lub też lokomotywa i wagony do niej połączone, ale to znaczenie podane było dopiero na 8. miejscu wśród znaczeń słowa pociąg. Inne były wtedy ważniejsze. Sprawa jest więc prosta. Nazwisko ma związek ze słowem pociąg, ale nie w tym znaczeniu, które dziś najczęściej rozumiemy, czyli nie związek z pojazdem szynowym. Wspomniane opracowanie wywodzi nazwisko od słowa pociąg i podaje, że pociąg znaczyło sznur, pociągadło. Krótko mówiąc, coś, za co się pociąga. Rzecz w tym, że ta propozycja podana w opracowaniu no, nie jest jedyną możliwą i no, chyba nawet nie tą najbardziej prawdopodobną. Zacznijmy od tego wieloznacznego, dawnego słowa pociąg. W XVI wieku także używano go na oznaczenie sznura, takiego, którym zaciągało się sieć do chwytania ptaków. Niemniej w polskim Złotym wieku pociągiem nazywano również poprzeczną belkę podtrzymującą deski stropu. Ta nazwa belki znana jest jeszcze z zapisów z XVII i XVIII wieku.
Wtedy pojawia się również określenie mianem pociągu po prostu pojazdu ciągnionego przez zwierzęta. Zauważmy, że pociągiem zwano pojazd ciągnięty przez zwierzęta, a później ten pojazd ciągnięty przez ciuchcię. I tu chodzi o ciągnięcie, rzeczy podobne nazywane po prostu tym samym słowem. Po prostu ciuchcia robiła to, co wcześniej robiły konie. Mamy więc trzy możliwości. Pociąg to sznur do pociągania, to belka pod deskami stropowymi lub po prostu pojazd ciągnięty przez zwierzęta, zaprzęg. Ta ostatnia możliwość wydaje się tutaj szczególnie kusząca, ponieważ skoro pociągami zwano po prostu zaprzęgi i to było to coś, co było spotykane przez ludzi w codziennym życiu, no i mogło w ten sposób stać się początkiem nazwiska. Zwróćcie uwagę, że także dzisiaj mówimy zwierzęta pociągowe wcale nie dlatego, że te zwierzęta jadą pociągiem, ale dlatego, że coś ciągną. Ale jest tu jeszcze coś innego ciekawego do dodania. W XVI wieku mówiono pociągły o kmieciu, który był zobowiązany do pańszczyzny ciągłej, czyli sprzężajnej, własnym zaprzęgiem i narzędziami. Nie był więc to wiejski biedak, a pełnoprawny, mający zwierzęta i sprzęt chłop. Nim dojdziemy do najlepszego, zbierzmy przedstawione już możliwości. Nazwisko pociążek może pochodzić od słowa pociąg, które miało wiele znaczeń, bo i sznur do pociągania i belka pod stropem, ale przede wszystkim mogło oznaczać zaprzęg. Może też pochodzić od określenia osoby, która przy pomocy tego zaprzęgu pracuje. Jedno z tych określeń to staropolskie pociągły. Ale jest i określenie drugie, które w konkurencji poszukiwania pochodzenia nazwiska pociążek może być przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Otóż kmieć zobowiązany do świadczenia na rzecz dworu tzw. pęszczyzny ciągłej, zwanej sprzężajną, w postaci własnego zaprzęgu z narzędziami, w XVI wieku nazywany był nie tylko pociągłym. Określało się go też słowami pociężnik albo pociążnik. Teraz uzupełnijmy wiadomości i podsumujmy. Nazwisko pociążek może pochodzić od któregoś ze słów oznaczających czynność pociągania lub przedmiot służący do pociągania. Możliwości jest tu potencjalnie wiele. Najbezpieczniej jednak uznać, że chodzi o słowo pociąg. Z jego dawnych znaczeń zamiast określenia sznura czy belki wskazywałbym tu jednak to, które odnosi się do zaprzęgu, bo to coś, co dawniej na wsi było na porządku dziennym. Mogło więc tym łatwiej stać się źródłem nazwiska. Nazwa osobowa pociążek mogła powstać też nie wprost od wyrazu pociąg, ale i od określenia człowieka, który takim pociągiem pracował. Zwano go m.in. pociążnikiem. To określenie mogło dać początek nazwie osobowej, która ostatecznie przybrała formę pociążek. Nazwisko pociążek powstało więc zapewne najprawdopodobniej w związku z wykonywaniem pracy z użyciem zwierząt pociągowych. Ta możliwość wydaje się po prostu najbardziej prawdopodobna, ponieważ ta sytuacja była najczęściej spotykana w życiu codziennym. Jeżeli ktoś pracował w ten sposób, mógł się z tym kojarzyć. Urobiono dla niego taką nazwę, takie przezwisko, po to, aby go kojarzyć i odróżnić od innych osób. To zupełnie naturalne, w ten sposób powstawały właśnie nazwiska. A te inne możliwości, te inne warianty, no nie wykluczałbym ich całkowicie, chociaż no, wydają się nieco mniej prawdopodobne. I to już wszystko na dziś. Subskrybujcie ten kanał, udostępniajcie film. Zajrzyjcie na profil Nazwiska Polaków na Facebooku. Przede wszystkim dziękuję Wam za oglądanie filmu. Miejcie się pięknie.